Cześć, witam się z Wami w kolejnym update'cie. To będzie update książkowy, ale też bardziej dotyczący tego, co ostatnio się u mnie dzieje. A jeśli chodzi o książki, albo bardziej o zagadki w formie książki, ostatnio nabyłam nową pozycję. Jest to Murdle, spolszczona wersja tytułu, tom pierwszy. I jest to 100 zagadek kryminalnych, które są właśnie ukryte w całej książce, rozpoczynając od pierwszej zagadki, tak wraz z kolejnymi jest coraz trudniejszy poziom i też są takie cztery etapy, jeśli dobrze pamiętam. Od właśnie pierwszej zagadki do 25 to jest to taki jakby poziom podstawowy, taki początkujący, później jakby średnio zaawansowany i taki ekspercki, nazwijmy to. Ja póki co jestem na jakby tym drugim poziomie, ale jeszcze z uwagi na to, że trochę mi się czas rozmywa i jestem troszkę zajęta, na razie nie robię, w sensie robię, ale powoli. Także na ten moment, jeśli miałabym ją ocenić, to bardzo mi się podoba. Zawsze jest to jakaś forma takiej rozrywki też dla umysłu, dla właśnie poćwiczenia swojej logiki, swojego sprytu. Także ja bardzo lubię zagadki i to raczej myślę, jak mnie dłużej oglądacie i słyszycie, to wiecie, że bardzo lubię tę aktywność. Tak samo też, jeśli chodzi na przykład o zagadki, ale w formie escape roomów. Ostatnio też często bywam właśnie w escape'ach. Mam nadzieję, że będę mogła się podzielić tymi nowościami też na kanale. Co aktualnie dzisiaj robię? Dzisiaj mamy początek sierpnia i na razie robię grafiki do nowej zagadki u mnie w pracy w formie graficznej, także też jest co robić. Muszę trochę się spiąć, żeby się udało, bo niedługo właśnie będziemy otwierać nowy pokój w pracy, także jestem przeszczęśliwa. Co więcej, dzisiaj mam jeszcze wyprawę do Ikei, także może jakieś nowości nabędę, a tak to wszystko powoli się dzieje. Są wakacje, także wbrew pozorom jest co robić. Mam nadzieję, że Wy te wakacje też dobrze spędzacie w sposób, jaki preferujecie. Jeśli lubicie odpoczywać, no to życzę Wam udanego odpoczynku. Jeśli macie jakieś inne sprawy, no to też mam nadzieję, że szybko je dokończycie i chociaż trochę odpoczniecie. Także ja się zabieram za te grafiki, o których wspomniałam, no i do zobaczenia potem. Cześć, witam się z Wami po krótkiej przerwie.
Pamiętam, że w ostatniej takiej przebitce właśnie w sierpniu też, znaczy dalej mamy sierpień, ale w ostatniej przebitce, w której do Was mówiłam, opowiadałam, że byłam w Ikei, także zapraszam Was na mały haul, ale też uzupełnimy go tym, co się ostatnio u mnie dzieje, bo kilka rzeczy się zmienia, to wiadomo. Jeśli chodzi o Ikei, kupiłam sobie stojącą z tyłu roślinkę, jak widać, ona jest przepiękna, ja właśnie lubię takie zwisające rośliny, one nadają takiego klimatu, mi się wydaje, w pokoju. Także myślę, że może nawet jeszcze kilka uda mi się dostać. A co powiązane z roślinami, nie mogłam się oprzeć i kupiłam sobie taką litrową konewkę w kolorze takim jasnym, żółtym. Ja kocham kolor żółty, także wszystko co żółte musi się znaleźć u mnie. A nie, naprawdę jest śliczna i już używałam ją parę razy, także na pewno mogę polecić. Szkoda, że to nie jest sponsorowany. Żartuję. Jeśli dalej chodzi o napoje, kupiłam sobie taki też bidon, oczywiście w kolorze żółtym. Jeszcze nie miałam okazji go używać, ale na pewno będę w przyszłości. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zrobić w nim matcha i zabrać sobie do pracy, ale najpierw muszę ją kupić. Do tych zakupów też muszę się przymierzyć. Wygląda tak, on ma chyba, ojej, nie pamiętam, chyba niecały litr, może trochę mniej. Ma taką właśnie, jak to się nazywa, zakrętkę na takim paseczku, także nie odpadnie, zawsze można sobie złapać. Wydaje mi się spoko. I jeśli już zacznę używać, to na pewno dam Wam znać, jak mi się sprawdza. Czy coś jeszcze? O właśnie, rzecz najważniejsza, dzięki której trochę zdaje mi się, że już naprawdę dorastam w takim, nie wiem, czy to pozytywnym słowa znaczeniu, ale wypatrzyłam organizer na leki. On jest tak uroczy. On ma właśnie siedem takich pojemników na każdy dzień. Ja już go mam zapełnionego, bo biorę leki, także mi się na pewno przydaje. Póki co stosuję go od jakiegoś czasu i jest naprawdę świetny. Zawsze to jest taki fajny rytuał, jak właśnie w niedzielę można sobie usiąść, można sobie leki rozparcelować, że tak powiem, na każdy kolejny dzień i to jest taka wygoda, naprawdę. One mają takie różne kolorki i to właśnie jest w takim opakowaniu, które się też zamyka, także na jakieś wyjazdy też wszystko można mieć w jednym miejscu, to jest naprawdę genialne. Także to jest mój taki mały game changer, bo zazwyczaj używałam po prostu takiego jednego pojemniku na każdy dzień, a tu naprawdę się sprawdza, także z czystym sercem mogę Wam polecić. Mogę Wam podlinkować ten organizer w opisie filmu. I przechodząc do rzeczy, które dzieją się teraz, aktualnie będę zbierać się, znaczy jeszcze trochę, zbierać się na parapetówkę do mojej kumpeli z pracy. Właśnie będziemy szli z dziewczynami i w związku z tym mogę się pochwalić Wam kubkiem, który jej kupiłam. Jest w takie truskaweczki, także naprawdę uda mi się taki ceramiczny, własnoręcznie robiony, jest przecudny, mi się bardzo podoba, także mam nadzieję, że jej się też spodoba. Oprócz tego jeszcze właśnie, to jest bardziej prezent od nas, od wszystkich dziewczyn z pracy, złożyłyśmy się na syropy do kawy, także myślę, że na pewno osobie, która często pije kawę, jej się spodoba, także jestem nastawiona na dobrą imprezę, dobrą zabawę. Postanowiłam też upiec coś dla dziewczyn, one o tym nie wiedzą. Upiekłam sobie takie rogaliki z kremem pistacjowym, malinami i polewą z białej czekolady. Wczoraj w nocy siedziałam i robiłam. Zaraz Wam pokażę, może nie wygląda to tak spektakularnie, jak myślałam, że będzie. Jeszcze tego otworzyć nie mogę. Ale pachnie super. Ojojoj. Wygląda to tak. Jest ich kilkanaście, także myślę, że na słodki poczęstunek i uprzyjemnienie, na umilenie tego czasu razem sprawdzą się doskonale. Wcześniej, właśnie wczoraj już nagrywałam
też kulisy tego, jak to robię, także to też się na kanale na pewno pojawi. Pierwszy raz robiłam właśnie takie rogaliki, chyba pierwszy, także jestem ciekawa, czy im posmakują, bo dałam domownikom moim do posmakowania i mówią, że są super, także na pewno są super. I co więcej, no tak jak mówię, będę szła na parapetówkę, także będę powoli się zbierać. No jeszcze mam sporo czasu, ale nie mogę się doczekać. Dawno nie byłam na jakiejś parapetówce. Także tyle to u mnie. Ciągle nagrywam. Jeszcze czeka mnie właśnie niedługo poprawka na uczelni i będę mogła z wielką ulgą zacząć ostatni rok magisterki. Także trzymajcie za mnie kciuki. Ja też za Was trzymam kciuki, jeśli macie jeszcze jakieś egzaminy w szkole, na studiach, czy pracy nawet. Trzymam za Was kciuki, ja za siebie też trzymam kciuki, no i pewnie do zobaczenia potem.